świętujemy tak ważny dla naszej społeczności szkolnej jubileusz. Jubileusz istotny również dla historii Nowej Kuty, która rosła i rozwijała się z wychowankami tej szkoły. Ja z dużym sentymentem wspominam szkołę podstawową nr 80, którą rozpocząłem w 1963 roku, czyli 50 lat temu. Wspominam też z dużym sentymentem nauczycieli, którzy mnie wówczas uczyli. Pamiętam pierwszy dzień, 1 września, kiedy przyszedłem po raz pierwszy do tej szkoły. Mieszkałem w niewielkim mieszkaniu w bloku, a tutaj stanąłem jako takie małe dziecko przed takimi potężnymi schodami, które wiodły na pierwsze piętro. To zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Te ogromne schody, które gdzieś tam prowadzą w krainę wiedzy. Szkoła z 60-letnią historią ma swoje tradycje, które są przez lata kultywowane. To w naszym przypadku eliminacje teatralne, które od blisko 20 lat są systematycznie organizowane. To takie uroczystości jak Dzień Sportu, który złączy całą społeczność. Ja pamiętam, organizowaliśmy bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych. Owocowało to pewnymi osiągnięciami, z którymi się cieszyliśmy, a w dziedzinie geografii, a w dziedzinie historii. Byli zapraszani ludzie teatru, organizowaliśmy warsztaty teatralne. To był ten nasz profil. Myśmy taki profil wybrali i przypieczętowaliśmy to w roku 97 tym, że Wojciech Bogusławski został ojciec Teatru Polskiego, został patronem naszej szkoły. Zależy nam na tym, żeby każde dziecko, które przychodzi do naszej szkoły, znalazło tutaj swoje miejsce, aby dać mu szansę rozwijać swoje zainteresowania, swoje pasje. Dążymy do tego, żeby przygotowywać dzieci do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego dużą uwagę poświęcamy na kształcenie umiejętności społecznych, takich jak samodzielność, współpraca, akceptacja, tolerancja, akceptacja nie tylko innych, ale akceptacja samego siebie. W okresie zaborów nie wolno było Polakom tworzyć paramilitarnych oddziałów, ale można było tworzyć towarzystwa sportowe, gdzie uczono takich rzeczy jak walka na kije, wioślarstwo, pływanie, musztra, strzelanie. Powstawały więc liczne towarzystwa gimnastyczne, które były takimi przykrywkami, właściwie były to tajne podchorążówki. Najpopularniejszy był Sokół. Budynki Sokoła powstawały w wielu miastach galicyjskich, m.in. w Krakowie przy dawnej ulicy Wolskiej, obecnie Piłsudskiego. Do dziś zachował się przepiękny gmach Sokoła. Ale zupełnie nietypowe są budynki sokolskie z salami gimnastycznymi na wsi. Na to mogły sobie pozwolić tylko najbogatsze wsie, takie jak m.in. Bieńczyce. Otóż właśnie za moimi plecami u wylotu ulicy Cienistej wznosi się taki dwukondygnacyjny, okazały ceglany gmach. Jest to budynek, w którym mieszkał jeden z najwybitniejszych polityków galicyjskich, Franciszek Ptak. I właśnie ten Franciszek Ptak, budując dom w 1902 roku, postanowił, że na górze będzie sala gimnastyczna. Najstarsza do dziś zachowana sala gimnastyczna na terenie Nowej Huty. Ta sala została bardzo nowocześnie wyposażona ze składek mieszkańców Bieńczyc. Na dole znajdowało się mieszkanie i sklep, a na górze właśnie młodzież mogła przychodzić i ćwiczyć. Thank you.
Jest taki uśmiech, co mieszka w rozpaczy. Bo gdy widzisz zbyt czarno, to często inaczej niekiedy w smutku, jak drost ci zaśpiewa. Twej miłości zranionej Bóg łaknie jak chleba. Nieszczęście, nie nieszczęście, jeśli szczęścia nie ma.